Siemaneczko ludziska, witam was w kolejnym odcineczku. Przepraszam wam za znowu dłuższą przerwę, ale realizuję kozackie plany na kanale, więc niestety znikam na troszeczkę dłużej i tak samo troszeczkę mniej jestem aktywny na innych mediach społecznościowych, ponieważ na to brakuje czasu. Jak się uporam z wszystkim? Mam nadzieję, jak najszybciej. Będzie więcej filmów na kanale, będzie lepszy content, więcej projektów. No nie no, z projektami to zaraz będzie hejt, bo dużo jest niedokończonych, ale kozackie takie będą, więc zapraszam na film. Wiem, że teraz mnie hejtujecie za te wszystkie projekty. Nawet nie wiecie, jaka jest u mnie jest sytuacja bardzo ciężka. Dlatego tak jest problem. Teoretycznie chyba będzie wszystko świecić. Kupiłem sobie lampę za 20 parę złotych, chyba 22, 20 złotych. Przednią 15 W i się spaliły 3 LEDy. No i rozebrałem tą lampę, w środku tam za bogato nie jest tego wszystkiego i obstawiam nie winę instalacji, a winę po stronie lampy. Po prostu nie daję rady przy tym prądzie zmiennym. Na prądzie stałym jeszcze to świeci, ale przy prądzie zmiennym coś się tam w tej lampie porobiło i się spierdzieliła. Zobaczymy, Pitbike Rider może mi pożyczy jeszcze taką jedną, tą większą, co było kiedyś nocne enduro. Macie link na dole w opisie pod filmem do tego filmu. Jakby upalali w nocy. Jeszcze z tym moim LED pitbike'iem, co miałem takiego RC-ka oklejonego taśmą. Naprawdę kozacki projekt. Szkoda, że nie miałem tej kamerki, tej co teraz nagrywam wtedy, bo ona naprawdę kozacko nagrywa w słabym oświetleniu, a nagrywałem kamerą sportową, która w ogóle nie oddawała tych kolorów. Tak wam szczerze powiem. Po prostu jak odpaliłem LEDy, to po prostu w całym tutaj na przykład garażu to tak fajnie wszystko było oświetlone tymi różnymi kolorami. Jak choinka po prostu, naprawdę kozacko to wyglądało. A jak jechałem gdzieś przez pole albo coś, to lasy, korony drzew i to wszystko takie jak UFO normalnie. Kozacko, kozacko, ale tego nie było widać na, niestety na kamerce sportowej. Słabo one se dają w nocy, w słabym oświetleniu. Jak wszystko wypali, to w następnym odcinku będzie nocne enduro. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda i wreszcie będzie to działać. To wtedy wam dam linki do wszystkich części, jakie możecie sobie tu kupić, schematy i tego typu sprawy, ale to będzie już w filmiku. A few moments later. No niestety widzimy się po dłuższej przerwie względem tego, co było wcześniej nagrywane, z racji, że popełniłem błąd. Jak widać po pitbike'u, wtedy był czyściutki, teraz jest cały uwalony z błota. Wyszło, że popełnił błąd i usunąłem sobie niechcący nagrania. Tak jest, jak się nagrywa parę odcinków naraz, no i pousuwałem sobie i jest problem. Dlatego nagrywam znowu. Na czym skończyli? Mam tutaj dwie lampy LED. To jest ta, którą sobie kupiłem tam za 20 parę złotych. Coś takiego. Jest tutaj 5 LEDów. Tania lampa, dobrze świeci. Na moje oko to pewnie by to działało z pełną jasnością praktycznie na wolnych obrotach. Z minimalnym mruganiem. Ale no niestety spaliłem. Tak jest, jak się człowiek uczy. Nie ma skąd podpatrzeć. Nikt mu nie pomoże. I uczy się na błędach. No i niestety spaliłem. Tu mam drugą lampę. Od Pitbike Ridera dostałem. Na testy, ale no niestety też mu spaliłem. Spaliłem mu lampę, nie wypłacę się teraz, ale w zamian dostanie tu całą wiązkę i to wszystko do swojego pitbike'a. Dam mu za to, że mu to spaliłem. Ta lampa też kosztuje w granicach 20 paru złotych, jak patrzyłem na internecie. Jest to tak samo lampa robocza LED, tylko że ta jest już nie 15 W, bo ta była 15 W, a ta jest 28. Ona ma 9 LEDów. Jak widzicie, ma 9 LEDów, a ta ma 5. Dwie są tej samej wielkości. I tyle no. No niestety. Jak widzicie tutaj w pitbike'u mam zamontowaną taką samą lampę, bo pitbike rider był wyposażony we dwie.
Odsyłam Was do filmiku na dole w opisie pod filmem. Jest filmik, jak jeździliśmy nocne enduro z moim LED Pit Bike'iem. Więc serdecznie Was zapraszam, żebyście sobie przypomnieli ten film, jak ktoś już oglądał. A jak ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam na niego. Jak wyglądał mój stary MRF przerobiony na choinkę. W Heatgangu oryginalnie zastosowany jest stator taki. Jest to stator sześciocewkowy, prądotwórczy. Ja niepotrzebnie go przelutowałem. Zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków ze zmaganiami z światłami w Heatgangu. Po fakcie to dużo jest osób mądrych, ale jak człowiek potrzebuje pomocy, to nikt nie pomoże. No i musiałem się doszkolić, ale dzięki temu, że ja popełniłem te błędy, ja tutaj się uczyłem na swoich błędach, nie będziecie tych błędów popełniać wy, zaoszczędzicie pieniądze, nerwy, a ja tylko na tym straciłem, więc no cóż, tak bywa, no. Poświęciłem się dla was. Na filmikach mógł gdzieś się przebijać taki regulator napięcia, ale w ostateczności użyłem taki mniejszy. Jest to taki regulator, jak używa się w skuterach i w większości quadów 110, nawet w niektórych lącinach z instalacją podładowanie odpalane na rozrusznik też możemy coś takiego znaleźć. Czemu nie zastosowałem tego? Bo w ostatecznym tutaj projekcie, jak to wypodłączałem, nie chciało mi to działać. No, instalację mam zasilaną na prąd teraz stały, nie na prąd zmienny. Przez to mi się właśnie ta lampa spaliła z przodu. Po prostu LEDy, nie wiem jakim cudem, nie wytrzymują w tej instalacji prądu zmiennego. Po prostu za dużo tego prądu produkuje ten stator czy coś i po prostu LEDy nie wytrzymują tego prądu zmiennego. Dlatego musiałem całą instalację przerobić na prąd stały. No i problem został rozwiązany. Testy i to wszystko zobaczycie w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się ta moja praca spodoba. Dlatego zachęcam Was do łapkowania, subskrybowania kanału. Wiem, no nie chcę za bardzo tego mówić na filmach, no ale muszę o tym przypominać, żeby ten kanał się jakoś rozwijał. Jakby ktoś chciał, link na dole w opisie pod filmem do napiwków. Napiwki powyżej 5 zł, no to będziemy pozdrawiać na odcinku takich ludzi. Ściągam plastron i Wam pokazuję, jakie jest tutaj zastosowane mocowanie tej lampy. Jak widzicie, jest to właśnie w taki sposób zamontowane. Jest to po prostu kawałek winklownika, do którego zostało dospawane oryginalne mocowanie lampy. Przykręcone to zostało dwoma śrubami w oryginalne miejsca montażowe. W Heatgangu oryginalnie tu są dwa otwory. Nie wiem po co, pewnie jakąś lampę, żeby tutaj zamontować oryginalnie, ale jak widzicie, ja je wykorzystałem do mocowania tej oto tu lampy. Teoretycznie mógłbym wywiercić otworek zwykły, no i wkręcić plastron. Teoretycznie mogłem tak zrobić, ale jakoś tak lag umysłu mnie dopadł i tego nie zrobiłem. Chociaż byłoby to o wiele łatwiejsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że czaicie, o co chodzi. Na tył zastosowałem lampę enduro, tak zwaną. Znajdziecie ją na Allegro czy na innych stronach takich popularniejszych. Na GMO tak samo znajdziecie lampę enduro. Ona nie była droga, 25-30 zł, coś takiego kosztuje. Lecz nie wykorzystałem tej lampy oryginalnie. Tak samo zapraszam do poprzednich odcinków. Tam możecie zobaczyć, że tą lampę tylną przerabiałem. Bo oryginalnie tam są diody, a ja przerobiłem to na LEDy. Ze względu takiego, że te diody zapalały się przy około 7-8 V i dopiero zaczęły się zapalać. No, co niestety przy wolnych obrotach niestety nie pozwalało mi, że to światło się w ogóle zapalało. Musiałem nieźle przygazować, żeby w ogóle jakieś światełko
świeciło z tyłu. Dlatego mój wybór padł na przerobienie tej tylnej lampy. Mi się wydaje, że to zostało przerobione z sukcesem. Zapala się przy naprawdę niskim prądzie. Mało zżera tego prądu. Co widać, że jak włączam stop, czy świeci na wolnych, czy lampa jest podłączona, czy nie podłączona, nie wpływa to w ogóle na przednią lampę. Po prostu w ogóle przednia lampa nie reaguje na pobór prądu tylnej, czyli wychodzi na to, że ta lampka naprawdę malutko zżera tego prądu. I teraz mam złą nowinę dla Was wszystkich, bo niestety, ale powstanie jeszcze jeden odcinek z tym projektem ze światłami. Wiem, będziecie na pewno na mnie źli, że nie macie w tym odcinku schematów i nic w tym stylu. Ale będę robił jeszcze jedną wiązkę, tym razem dla mnie. I chciałbym to wszystko z tych wszystkich odcinków, chciałbym to zebrać w jedną całość i pokazać Wam, jak ja to robię. Jak ja to zrobiłem. I żeby wszyscy zrozumieli, nie oglądali 4 czy 5 odcinków, czy ile tam jest, tylko w jednym krótkim odcinku cała moja wiedza, którą zebrałem przez ten cały maraton. Tak samo chciałbym ten odcinek nagrać na specjalnie dla grupowiczów no, z mojej grupy na Facebooku, którą prowadzę z Pitbike Riderem, poświęconą pitbajkom. I chciałbym właśnie to wszystko zebrać na jednym odcinku, żeby potem łatwo było to wszystko zrozumieć i nic nikomu nie umkło. Do grupy na Facebooku zapraszam serdecznie. Link na dole w opisie pod filmem. Oczywiście przypominam, że to jest grupa poświęcona tylko i wyłącznie pitbajkom. No jak nie macie pitbajka, a interesujecie się, chcielibyście cokolwiek się o nich dowiedzieć, no to serdecznie zapraszam. Niekoniecznie musicie mieć tego pitbajka, żeby do nas dołączyć. Wystarczy chcieć się coś o nich dowiedzieć i to Wam wystarczy. Przechodzimy do sedna, koniec mojego gadania. Zobaczcie sobie pierwsze testy, które udało mi się nie skasować, bo zrobiłem filmik na Instagrama, na którego też serdecznie zapraszam. Na dole w opisie pod filmem jest link do Instagrama. Tam wszystko dowiecie się przedpremierowo. Przynajmniej się staram przedpremierowo tam rzucać różne informacje i dzięki temu, że filmik na Instagrama wrzuciłem, ocalał ten chociaż jeden materiał z pierwszego testu tej instalacji i tych świateł. Więc zapraszam do obejrzenia. Włączamy światła. Jak widzieliście, fajnie światła świecą, trochę merdało mi to, mrygało, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że no niestety nagrywa kamerka w 60 klatkach na sekundę. W realu to mrygo troszeczkę słabiej, w sensie nie mruga to tak ostro jak na nagraniu. Po pierwszych testach doszedłem do wniosku, że to wszystko działa, trzeba to przetestować w tym samym dniu, tą lampę, żeby to się wreszcie należy przejechać. Ale problemem no niestety jest, jak to zwykle, kamerka. No, kamerki sportowe tego Pro no niestety słabo nagrywają w takim oświetleniu, przez co zobaczycie ten filmik za chwileczkę, ale jest problem z tym, że będziecie widzieć, jak zapierdzielam szybko, a słabo widać na nagraniu. Tak naprawdę to ja widziałem tak ze 4-5 razy dalej niż widać na nagraniu. Ta lampa jest oczywiście, mówię, że skupiająca. No i dlatego zapierdzielałem i naprawdę kozacko to było wszystko widać. Seeing monsters at your window. No you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero.
Idziemy coś ponagrywać w nocą. Zrobiło się ciemno. No dobra, będziemy testować tego pitbike'a. Przepraszam was za miganie jak coś, bo ustawiłem kamerkę z mniejszą prędkością. Ogólnie, żeby pod słabsze światło lepiej było widać. Kozacko świeci, elegancko. Rączki mi tylko zmarzły. Dobra, zmieniam kamerkę i widzimy się za chwilę. No jak widzieliście, no nie wyglądało to jakoś tam rewelacyjnie. Za niedługo może uda mi się zgadać z Pitbike Riderem, jak będzie troszeczkę cieplej w weekend. Mam nadzieję, że trafimy, jak będzie troszeczkę cieplej, to nagramy. Tą kamerką, co teraz tutaj nagrywam, jest to Canon G7X Mark II. Ona o wiele lepiej nagrywa w tym słabym oświetleniu. Jeszcze da się tam ręcznie ustawienia przerobić i wtedy naprawdę jest kozacko. Dla potwierdzenia widzicie teraz na ekranie zdjęcia, jakie porobiłem tą kamerką, które oddają już... może nie w pełni, ale oddają to, jak naprawdę świeci ta lampa. Jakie są jasności, jak to fajnie świeci. Ten Canon, no niestety to nie jest kamera sportowa i nie lubi ona błota, kurzu, więc dlatego się z nią na kasku nie jeździ. Jest delikatna, no. Dobra, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeszcze raz was zapraszam, zachęcam do łapkowania, subskrybowania kanału, żeby po prostu zwiększyć tutaj zasięgi. Przypominam, no jak ktoś chce wesprzeć mój kanał, na dole w opisie pod filmem jest link do napiwków. Napiwki powyżej 5 zł, no to postaramy się pozdrawiać takie osoby na odcinku. Zobaczymy, jak to się przyjmie. No ale dobra, to będzie na tyle, więc do następnego, mam nadzieję niebawem. Trzymajcie się, hej!